samorządowe w najbliższym czasie są w istocie plebiscyty. Mówmy to wprost. I zadajmy pytanie, czy możliwym jest prawidłowe działanie samorządów w sytuacji działań władzy łamiących konstytucję, usiłujących pozbawić sądy niezależności. Warto w tym miejscu przytoczyć dwie wypowiedzi liderów PiS, prezesa Jarosława Kaczyńskiego i prezydenta Andrzeja Dudy. Pamiętamy przecież, że ostatnio prezes Kaczyński stwierdził, że w sporze sądowym rozstrzygającym kryterium jest przynależność do narodu polskiego. W tym samym wystąpieniu Jarosław Kaczyński wystąpił z oszczerstwem pod adresem części polskich sędziów, stwierdzając, że są dotknięci chorobą nienawiści wobec własnej ojczyzny. Z kolei prezydent Duda, między innymi w stwierdzeniu o wyimaginowanej wspólnocie, wykazał brak elementarnego poczucia rzeczywistości i odpowiedzialności za wypowiadane słowa. Wyimaginowana wspólnota, szanowni państwo. Wspólnota, od której państwo polskie otrzymuje setki miliardów złotych. W tym wiele miliardów otrzymują polscy rolnicy. Wyimaginowana wspólnota, dzięki której handel z państwami Unii odbywa się bez barier celnych. Wreszcie wyimaginowana wspólnota, dzięki której podróżować można bez wiz do państw Unii, a także podejmować tam pracę czy studia. Pamiętajmy również, że i w wyborach do samorządu terytorialnego musimy postawić tamę bezprawnym działaniom PiS łamiącym konstytucję, godzącym w niezależność sądów. Głosując na Koalicję Obywatelską, tym samym wypowiadamy się za trwałym i stabilnym uczestnictwem w Unii Europejskiej, która zapewnia nam rozwój i bezpieczeństwo. Nie możemy oddać PiS-owi samorządów, jednego z ostatnich bastionów naszej demokracji. Wierzę głęboko, że wybory samorządowe na Pomorzu Zachodnim i nie tylko wygra Koalicja Obywatelska.